Nie wszyscy do jednego wora, pojedzie grupa motocyklistów i umieją się zachować. Ale mamy ludzi dzisiaj, zobaczcie, mamy Bandika Venoma, Lewego, Desto i mamy patrona, czempiona. Witamy serdecznie na S1000 RR. Ale będzie tutaj panienka z nami jeździła S1000 RR-ka. Witam serdecznie Drumina także. A co ona taka przybrudzona? A dobrze mnie słychać ogólnie? Mikrofon dobrze założyłem? No, tak. Niestety. Dziś lecimy do Półtuska. Kiedyś tam byłem właśnie na szkoleniu z pracy i stwierdziłem, że warto tam zajrzeć, także bądźcie z nami. Szybciej do dwóch fak się rozpędza. Powiem wam, że jak patrzę na tą BMW-czkę czempiona, to widzę nieskromnie, ale widzę zaczerpnięte z Suzuki. Wiedziałem. Ale nie, płetwa tylna, tylny zadupek, to jest bardzo podobny jak w Suzuki tutaj tych naszych, nie? Taki szeroki. No. Także to wszystko. Tak, one są wzorowane na bardzo dobrym motocyklu, jakim jest tak, Suzuki. Ale elegancko ja wygląda. Ja uważam, że te osiągi właśnie tej BMW to tylko wszystko ze względu na tą płetwę od Suzuki. No, ładnie wygląda. Poczekaj, foteczkę sobie zrobimy. Jest foteczka. Dzisiaj się przestraszyłem rano. Schyliłem się po skarpetkę i nagle nie mogłem się podnieść, jak mnie w plecach zabolało. Ale za chwilę już było tacy, mówię, kurwa, nie wtedy jak na moto mam iść. Kolego, znałem takiego szoku, nie wiem co mi się rozbiło na szybie, ale jest dosłownie fioletowe. Słuchaj, ja to myślę, że to mogło być jajko małego dinozaura. To będzie jajko pterodaktyla. A słyszeliście krzyk pterodaktyla? Tak. A co podjedziemy? Do Półtuska. A z powrotem planuję powrót. Proponuję na Serock, na Mnieporęt i potem na siódemkę. Nowy Dwór Mazowiecki, siódemeczką. Okay. I potem do Płońska i tak dalej. Ale fajna droga tutaj. No, podoba mi się. Ej, zobacz jakie w ogóle jeziorko tu jest. Aha. Ej, bez kitu, zobaczcie. Ej, ale to jest chyba potęga. Zbirowni, no. Tak. Ej, lądujemy tu? Na chwilę? Ja to bym się tam wykąpał normalnie. Selfie! Weź mu powiedz coś. Powiedz mu. Selfie chcę. Kierowcy tu brakuje. Będzie. I raz, i dwa. I jadą, cztery jadą. O kurwa, jadą. Co mnie wkurwa w tym kasku? To już mogę powiedzieć. O dawaj, no recenzja po... Dobra. 50 km, słuchamy. To mogę tutaj powiedzieć. Recenzja kasku HJC RPH11 w Venom. Chciałem powiedzieć by Venom, ale w sumie Venom by Venom. Względem AGV K5S lżejszy na pewno. Moja skorupa była ta większa, bo tam do pewnego, do pewnej wielkości chyba do MS jest skorupa w AGV mniejsza, a od MS, od ML w górę jest większa. Ja miałem tą większą, to był chyba błąd. No bo jakaś taka wydawała mi się duża trochę na głowie i szybko się wygniotła i luźniejszy kask się zrobił. Ale i tak zarąbiście mi się w nim jeździło i nadal będę w nim jeździł na zmianę czasami i na pitbajkach jak będziemy szaleć, to też będę jego zakładał pewnie. Wentylacja wydaje mi się, że jest podobna. No tyle co mogę powiedzieć na przełomie 84 km przejechanych. Nie no, wiesz co, wydaje mi się, że tu jest czarny i widzę prawie jakbym go nie miał, to mi się wydaje, że wizjer jest na plus, tylko że w AGV-le nie miałem wizjera oryginalnego, tylko z Ali. Bo to nie mogę nie, powiedzieć. Pod względem
A, więcej, tutaj widzę więcej, nie? Więcej, wyżej, tak, więc tak jest więcej. Uwaga. Więc jak się złożę, to nie widzę też u góry tą, ale to kask powinien być tak ustawiony, żebyśmy mieli oczy na środku wizjera, a nie nos, tak jak niektórzy ustawiają kask. No malowanie bardziej mi się podoba. Denerwujemy ten nosek, który jest tutaj. Który? Ten. Wiem, że mogę go wyciągnąć. A, to, no. Ale irytuje mnie mocno, bo cały czas go widzę między przed sobą i robię zeza, jak go widzę. I mnie to wkurwia. I nie wiem, czy go nie wyciągnę, albo poszukam, czy są mniejsze jakieś opcje. To jest największy minus tego kasku, jak dla mnie na razie. Zapięcie DD, podwójne D. Już miałem z tym do czynienia w AGV-ale, także bardzo dobre zapięcie, nie ma problemów. Ale AGV-a miałem, tak jak mówiłem, trochę większą skorupę, więc zdejmowałem bez rozpinania kasku i zakładałem, a tu muszę rozpinać i trochę mnie to irytuje, żeby coś nie wyleciało nagle, drumin. Nie, widziałem. Ale kurwa, uciekasz się chyba zawrócę. No to tyle. Tyle na razie po używaniu 85 km. A dalsza recenzja będzie później. Powiedzcie mi to tylko, wiesz, to jedna rzecz mi przeszkadza. Z tyłu te spoilerki są takie dziwnie kwadratowe. Z tyłu, no tak, wiesz, wygląda to tak. A trzeba z tym logiem od razu? Nie, ale to już kwestia, tak. Że tak powiem, buczu, nie? Tak, tak, znaczy wiesz co, AGV ogólnie kształtem bardziej mi się podoba. Bardziej agresywny jest na pewno. Bardziej podpiste jest, nie? Ale nie można mieć wszystkiego. A szyby obydwie, bo w zestawie z kaskiem są przezroczysta i czarna. Obydwie szyby mają miejsce na pinlocka. Pinlock też był w zestawie. Nie zakładałem na razie. Może blendy masz? Blendy nie ma, no bo to jest okay. Bardziej na sportowo niż turystyczno-sportowe, tak jak były AGV. Okay. Trochę szkoda, bo czasami się używało, ale ogólnie patrząc na to, jak Hajotcek kosztuje ile jest? 2,5, a AGV kosztuje 1600. Powiedzmy, że jak ktoś chce tysiaka zaoszczędzić, a mieć bezpieczny kask i wygodny, i komfortowy, i w ogóle, to śmiało AGV można klepać. Ogólnie kask ma takie zadanie, żeby zamortyzować uderzenie, a nie ma być twardy i się nie zepsuć. Kask musi pęknąć podczas wypadku, wręcz przeciwnie, jeżeli podczas uderzenia głową o podłogę, chyc o podłogę, kaskiem kurwa bęc, tak? Jeżeli nie pęknie kask, to możesz mieć bardziej znaczne wstrząsienie mózgu i więcej spustoszenia w organizmie po takim wypadku. Jeżeli kask ci pęknie, to siła cała jest rozłożona uderzenia na kask i mniej dostajesz strzała w głowę. Tak samo jak jest z samochodami Volvo. Dlaczego samochody Audi, BMW, no zajebiste? Ale po wypadku po czołówce da się je wyciągnąć, wyprostować i jeszcze złożyć i sprzedać. A Volvo przeważnie składają się jak harmonijki i są niby najbezpieczniejszymi samochodami świata, ale już samochodów Volvo nie wyprostujesz, bo on jest jednorazowego użytku, jeżeli jest dzwon. Ja mam pozwól, że jako użytkownik się wyostrzę właśnie. No. Volvo zrobiło takie rozwiązanie, że poprzez swój własny system bezpieczeństwa, CIP, to się nazywa, między innymi powstały takie rzeczy jak profile podstawywane czołówki, nieskładane zagłówki, ani nieregulowane, które mają na celu złożenie całego fotela w czasie wypadku. Kontrola prędkości 1000 metrów. Wszystko jest postawione na maksymalną ochronę. Tak jest. A propos tego, że kask powinien lub może pęknąć. To zależy jak pęknie, bo taki za 20 zł kask też pęknie. I ci może zrobić dziurę w głowie. Także... Ale jak on pęknie, to i tobie głowa pęknie. No właśnie. Znajomy mój miał wypadek w Bieszczadach. Jechał sobie w kasku Skorpion. Takim jak... no nie wiem, za 1300 czy 1500 zł. To coś takiego. Tak. No i zaliczył szlifa, spierdzielił się lekko w te, w motocyklem, w barierki, no i uderzył kaskiem, może nie za mocno, ale uderzył kaskiem o podłogę. Kask nie pękł, doznał jakiś tam rys, ale stwierdził Krzysiek, że kask wymienia na kolejnego Skorpiona, ale kask wymienia, dlatego że
ten kask już się nie nadaje, mimo że nie widać po nim, że miał odebrał uderzenie. Drugi raz uderzając, te włókna mogą już być tak naruszone, że mogą się nie nadawać już do ochrony głowy. Takie powinno być podejście ogólnie do kasków, dlatego nie powinno się kupować używanych kasków. 7,8 km. Ja też chcę... Oh. Ładnie to wygląda, Drumin? Czekaj, zaraz, pięknie ci powiem. Klepnie go, klepnie go. No zobaczcie, zobaczcie jakie ładne budynki. Widzieliście, do Półtuska przyjechaliśmy zobaczyć nową taką tą. Patrz, Audi się popsuła. Miał, ale sali niewidoczny za bardzo. To się nie psuje podobno. No, tutaj musimy zjechać w dół, ale patrzcie jakie tereny ładne, a? Jesteśmy w Półtusku, kurwa. No tu jest zakaz, tutaj w prawo. Policja. Policja. O, patrzcie, tutaj załatwiłem wam, żeby tutaj przygotowali nam miejscóweczkę. Obstawę policji, tak? Miejscóweczkę. Tak, przekazuj. Przekazuj, a tu policja obok. Nie ma problemu, pan, już to robię dla nich. Specjalnie dla nich. O, jak ładnie. Osób płatny. Godzina 25 zł. Ja pierdolę. Serio? Dobra, zawracamy. Zawrót. Zawracamy, panowie, szybko, szybko! O, browarka sobie... A, dobra. Zapomniałem, że jestem na moto, tak? Będą, karaoke. Idziemy? Gdzie? Karaoke. To proste. Za 200 metrów w lewo. Policja! Kurwa! Elegancko. Co może tego parkingu? No to jest. Pan zatrzymuje mnie za rejkę. Tak, tylko. Tak. Stajemy z nim? Stajemy. Dobra. To co, na parking? Ja. Kurwa, lipa, że tamten ustał, nie? Ja dostałem 100, 2 punkty. Ten jak się podjarał, że dostał. Ile kurwa? 102. A ten na gumie, nasz ziomeczek. Widziałeś? Dobry, dobry! Dobra, jeszcze raz. O. On po wlepy dzisiaj był, no. Siema, trzymaj się! Ja nie wiem, czy koło Zegrzy nie będziemy jechać, Zalew Zegrzyński, to jest ogólnie ten cały zalew chyba. Ja mam złe wspomnienia od tego zalewu zakrzewskiego. Czemu? 61. Aku mi wtedy padło z bandikiem, znaczy padało. A. Nie, trójnik Szepczyński to był. Tak. Ale byliście tam na plaży? Byliśmy. A fajnie tam jest, nie? No całkiem, no. Wyjeżdżamy na coś takiego jak jest 7, a tak. Ja spaka 10, spaka 20, a ja wynagiem o to czarno, nie? Nic. O kurwa, dobrze, że nie wyprzedzałeś czegoś ostro. No. Bo jednak wyprzedzisz kogoś, nagle moto ci gaśnie i nie zwalniasz. Nie, zwalniasz ostro, a nie palić się stop. Ale no, daj co jest najciekawsze. Jechaliśmy na 4 motocykle, w tym jeden i tylko ja miałem zapas kluczy. Nie. Tak. A ja dziś mam, kupiłem sobie do Gigsa oryginalne klucze. No proszę. Ja mam te Yamaha. Kurwa. Te, które działają. No co, kurwa? Dali! Dali tam! Chodźcie, popatrzcie. No tak jest, 68 zł za zestaw kluczy. Tak jest, i dobrze. A co, jak jakaś Honda się zepsuje, to będzie. Kocice. Ty, myślałem, że to kocice, a to kacice. Ja też, ja też. Zresztą chciał się zatrzymać. Mrrr. Mrrr. Kocice, mrrr. Ha! Stryk! Jeszko! Poczekaj! Jeszko! 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 Zaraz! Jeszko! 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 600 koni w 6? No i kolejka. A pan po co tu? Co? Pan tu po co? Panie, pić się chce. Ale masz się napić.
Za darmo, ja ci to stawiam, ale się masz napić. Dobra. O, nic nie widzę, nie? Nie składam się nawet, bo nic nie widzę. Ale kurwa, nie? Masakra, człowieku. To jest nagle w łeb. No. Mamy centralnie pod słońce, cała droga. Ja pier. Za 200 metrów. Patrz. Dziękuję bardzo. Ja również. Dziękuję. 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 My się pożegnamy. Ale dobra, jedziemy razem, to się nie żegnamy.